Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś swoje życie oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek go poprosicie w moje imię. To wam przekazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Wydarza się słowo, któreśmy słyszeli dzisiaj w liturgii słów. Bardzo piękne słowo, choć w pierwszej chwili dość trudne. Nie wiem, jak się czujecie w momencie, kiedy liturgia słowa mszy waszych święceń zaczyna się od Judasza. Nie jest to proste. Zaczyna się od wskazania na człowieka, który, jak mówi święty Piotr, był z nami, zaliczał się do nas, miał udział w naszym posługiwaniu. Piotr nie kłamie. Judasz był wysyłany wśród dwunastu. Razem z nimi wracał z tego posłania. Opowiadał Jezusowi z wypiekami na twarzy: złe duchy się nam poddają. A jednak z apostoła stał się kimś, kto potem wskazał drogę tym, którzy pojmali Jezusa. To jest taki kontekst, od którego nie da się uciec. To jest dzisiaj kontekst Kościoła. Wchodzicie w kapłaństwo w takim czasie, kiedy raz po raz nam pokazują: ten zdradził, ten odszedł, ten się dopuścił przestępstwa, ten się dopuścił wielu przestępstw. My przechodzimy wszyscy przez ten moment, który opisują dzisiejsze dzieje apostolskie, nie? Że wydarza się dramat jakiś. Apostoł się nie tylko, że się nie sprawdził, to nie chodzi o to, że zdradził, tylko liturgia nam oszczędza fragmentu. Zostały wycięte trzy wersety, które mówią o tym, że Judasz popełnił samobójstwo. Nie? Więc nie chodzi tylko o to, że dopuścił się zła, ale nie był w stanie w ogóle się z nim zmierzyć w jakikolwiek sposób. I nie poradził sobie z własnym grzechem,
w takim sensie nie umiał z nim przyjść do Jezusa, nie potrafił otworzyć się na Boże miłosierdzie. Jest rzeczywisty dramat. I to jest dramat dzisiejszego Kościoła. Bądźcie wdzięczni Panu Jezusowi, że wam to przypomina na progu waszych święceń. Bo kiedy sobie to uświadamiamy, tym bardziej doceniamy sobie Jego miłość. Bo widzimy Piotra, który jako ten, który został ustanowiony, żeby był pierwszym wśród braci, nie? Szukał u Boga jakiegoś światła, jak mają przejść przez tę sytuację, jak mają przejść przez to doświadczenie. I ponieważ jest wierzącym człowiekiem, to robi to, co my w tej chwili, otwiera słowo. Otwiera słowo i z tą tylko różnicą, że nie musiał sięgać po żadną książkę z półki, bo miał słowo w sobie. Miał tak je naczytane, nie? Że wtedy, kiedy musi przeczytać sytuację dramatyczną, bolesną sytuację, to nie szuka gdzie indziej, tylko szuka w sercu słowa, które ma tam zapisane i odnajduje słowo z Księgi Psalmów, nie? Które mówi o tym, że Bóg przeczytał tę sytuację już dawno temu. Nie stało się nic, czego Bóg nie wiedział. I to, co się stało, niezależnie od tego, jak jest bolesne i dramatyczne, nie jest w stanie zatrzymać Boga w Jego miłości do ludzi i nie jest w stanie zatrzymać Boga w tym, że On poprowadzi tę historię dalej, do samego końca. I Słowo nie tylko, że czyta to, co się stało, ale Słowo też podpowiada drogi wyjścia. Słowo nie tylko mówi o kimś, kto odszedł z miejsca, jakiemu Pan wyznaczył i poszedł na swoje własne, dramatyczne, tragiczne, ale Słowo mówi, są na to miejsce inni. Jest przestrzeń do rozeznawania, ktoś ma jego miejsce zająć. Nie zabraknie ludzi, których Bóg woła i nie zabraknie ludzi, którzy w sobie odnajdą odpowiedzialność za lud Boży, za Kościół. Nie zabraknie. Nie? Jest słowo z psalmów, które Piotr czyta, jest słowem nadziei i jest słowem, które pokazuje wielkiego Boga, wielkiego miłosierdzia, którego grzech apostoła nie jest w stanie zatrzymać, nie jest w stanie zrazić, nie jest w stanie zniechęcić. Bóg dalej woła. I w zawierzeniu temu słowu wspólnota pokazuje ludzi. Ładne jest to przedstawienie. Przedstawiono dwóch, Józefa zwanego Barsabą z przydomkiem Justus i Macieja. Tak, to znaczy trochę nierówne to przedstawienie jest. O tym pierwszym wiemy, jak go nazywają. Nie wiemy tylko, że ma na imię Józef. Wiemy, jak go nazywają. Obydwa te określenia są dość wyjątkowe, bo Barsaba, różnie tłumaczą, jedni mówią syn Szabatu, a inni mówią syn Najwyższego. Ludzie, którzy na niego patrzyli z boku, mieli przekonanie, że
mają kogoś, kto rzeczywiście jest pańskim człowiekiem, Bożym człowiekiem. Jak on jest synem szabatu, to też oznacza, że jest synem Pana. Szabat jest dniem dla Pana. Szabat jest dniem działania pańskiego. On jest kimś, kto się rodzi z działania Bożego. Chcielibyście, żeby tak o was mówili, nie? A z kolei inni mówią o nim Justus, sprawiedliwy. Niewielu ludzi w Biblii ma ten przydomek. I co więcej, ten pierwszy jest hebrajski, ten drugi jest łaciński. To znaczy, że mamy do czynienia z człowiekiem, który jest znany dość szeroko w różnych środowiskach. Nie? Coś o nim wiadomo. I Macieja. Nic nie wiadomo o Macieju. Nie patrzcie w tamtą stronę, to nie o niego chodzi. Tak. I Macieja. I los padł na Macieja. Znaczy, moglibyśmy mieć takie poczucie, że trochę święty Łukasz, pisząc ten tekst, się z nami bawi. Znaczy, wszyscy się spodziewają, że ten pierwszy wyjdzie na apostoła. To już wszystko jest poobstawiane. O Macieju nic nie wiadomo. Kto to jest w ogóle? No i on. On, ponieważ tak naprawdę liczy się nie ta wiedza, którą ma wspólnota, tylko ta, którą ma Pan Bóg. I ostatecznie do tej wiedzy Bożej, której się wszyscy odwołują, i zobaczcie, o jakich kwalifikacjach mówią. Ty, Panie, znasz serca wszystkich. Znaczy, to, co jest kwalifikacją do godności apostolskiej, co jest kwalifikacją do święceń, to jest serce. Tego to nawet rektor nie widzi. A już na pewno nie biskup. Nie. Kwalifikacją jest serce. Nawet nie to, co o was mówią, tacy czy inni, nie co w was widzą, tylko wasze serca. I o tym jest Ewangelia. Nie wyście mnie wybrali, ja was wybrałem. Ja was wybrałem. Przed chwilą to padło. Wybieramy tych braci. Wybieramy. Do czego? No Jezus tu wyraźnie mówi. Do przyjaźni. Do przyjaźni z Nim. To, cośmy słyszeli, to jest fragment jego kazania z mszy świętej, święceń apostołów. Tak? To jest ostatnia wieczerza. Mówi, wybrałem was z niewolników na przyjaciół. Nie wybrał was do roboty. Wybrał was do relacji ze sobą. Relacji, która jest przyjaźnią. Nie wiem, jak często używacie tego słowa przyjaciel. Są takie języki, gdzie właściwie o każdym się mówi, że to jest przyjaciel, ale chyba do polskiego to się nie stosuje. Język polski ma taką zaletę, że my się 5 razy zastanowimy, zanim powiemy o kimś, że jest przyjacielem. To jest relacja wyjątkowa. I myślę, że czujecie, że jest też niesłychanie zobowiązująca. Że jeśli mówię, jeśli myślę o kimś, to jest mój przyjaciel, to daję mu prawo do bardzo wiele. I on ma prawo bardzo wiele się
po mnie spodziewać. Ta relacja przyjaźni to jest moment, w którym porzucasz jakąkolwiek przeciętność, porzucasz jakiekolwiek granice, które byś stawiał. To jest słowo do was, weźcie sobie, nie wiem, gdzie się zapiszcie albo co, bo to nie jest przypadek, że na tę liturgię waszych święceń jest to słowo Jezusowe do was. Nie nazywam was niewolnikami, nazywam was przyjaciółmi. Byście potem nie byli jak niewolnicy, że muszę to zrobić. Gwardian kazał, bo nie daj Bóg, prowincja kazał. Nie. Robię. No tyle, ile muszę, zrobię, nie? No ale potem święta siesta. Do jakiegoś stopnia, do jakiejś granicy. Dokąd jesteś niewolnikiem, to jest zrozumiałe, nie? Dokąd w tym życiu chodzi tylko o robotę, to jest zrozumiałe. Ale jak nie idzie o robotę, tylko idzie o przyjaźń z Jezusem, to jest kompletnie niepojęte. By się wszystkie okoliczności zewnętrzne układały tak, żebyś miał poczucie dość i nie ma sensu, to zostaje ta najważniejsza relacja, która was tworzy w tej chwili święceń, która się nazywa przyjaźń, do której wybrał was Jezus. Wybrał was. Nie. Ze stanu niewolników wybrał was do przyjaźni ze sobą. Nie. Bo w kapłaństwie ostatecznie nie idzie o robotę. Idzie o przekaz życia. Życie z życia, tak mawiał sługa Boży ksiądz Blachnicki. Życie z życia. Jak nie będziecie mieli życia, które jest relacją z Jezusem, to dość szybko staniecie się takimi chrześcijańskimi ideologami. Można bardzo wiele gadać, mówić, nauczać, nie? I to wszystko jest ideologia. A wiara to jest spotkanie. Wiara to jest spotkanie osób. Nie? Właśnie wiara jest relacją. Musicie ją przeżywać, żeby na nią otwierać. Prowadziłem ostatnio taką sesję rekolekcyjną w Centrum Formacji Duchowej i 4 czy 5 osób mnie spytało, jak spotkać Jezusa w Kościele? Jak to robić? Jak otwierać ludzi na spotkanie z Jezusem? I którejś osobie, która mnie pytała o to, powiedziałem, jak to wiesz, to będziesz, jak to wiesz, jak się spotykasz z Jezusem, nie będziesz mieć kłopotu poprowadzić do tego. Jak sama Go spotykasz, to wiesz, gdzie On jest, wiesz, gdzie Go pokazać, wiesz, gdzie jest to miejsce spotkania, nie? No jak nie wiesz, nie poprowadzisz do tego, co naprawdę jest wiarą. Wiara to jest spotkanie z Nim. Miłość z Nim, przyjaźń z Nim, to jest wiara. I ostatnia rzecz, ale trzeba ją powiedzieć, nawet jeśli wydłużamy czas tych święceń. Ta relacja miłości, przyjaźni z Jezusem przekłada się natychmiast na miłość wzajemną między apostołami. To wam przykazuję, byście się wzajemnie miłowali. To jest refren słowa Jezusa z Wieczernika u świętego Jana. Refren, przykazanie miłości. Ale chciałbym wam zwrócić uwagę na to, bo to jest też w tym pierwszym czytaniu. Mianowicie Piotr mówi, jakie kwalifikacje musi spełniać Maciej i mówi tak. Musi być jednym z tych, którzy przebywali z nami,
dosłownie od wejścia do wyjścia Pana Jezusa. Tak jest w greckim tekście. Pan Jezus wszedł i wyszedł. I ci, co byli z nami od Jego wejścia do wyjścia, nadają się, tak? I potem jest mowa, do czego się nadają? Do tego, żeby byli razem z nami świadkami zmartwychwstania. Takiego szukają człowieka, który będzie mógł być razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania. Tu jest wszystko ważne w tym zwrocie. Szukają kogoś, kto będzie świadkiem, a więc nie tylko kaznodzieją. Co innego jest uczyć, a co innego jest dać świadectwo. Szukają świadka. Ma być świadkiem zmartwychwstania Jezusa. Czyli ma wiedzieć o Jezusie od Jego wejścia do wyjścia, tak? Wszystkie te momenty życia Jezusa musi znać, ale świadkiem jest Jego zmartwychwstania. Czyli tego, że Jezus żyje. Czyli tego, że Jezus jest kimś, kogo możesz spotkać, możesz pytać, możesz słyszeć odpowiedź, możesz z Jego obecności przy tobie doświadczać siły. Tak. Macie to? I jest trzeci warunek, który łatwo jest przegapić, a on czasami, mam wrażenie, jest najtrudniejszy. Ten trzeci warunek jest razem z nami. Razem z nami. Pan Bóg nam daje księży i niech Bóg będzie uwielbiony, ale czasami to nam daje ciągle skończonych indywidualistów. I on potrafi być świadkiem nawet zmartwychwstania Jezusa, tylko za każdym razem musi to robić sam. Musi to robić sam. I wszystko się zaczyna od Niego, na Nim się kończy. I nigdy w zespole, nigdy z ludźmi, nigdy w ekipie, nigdy we wspólnocie to razem z nami jest kluczowe. Gdzieś, jak was będą pytać kiedyś, w którym roku przyjąłeś święcenia, to mówcie, że w roku synodu o synodalności. Jak żyjecie i czujecie z Kościołem, to żyjcie i czujcie z Kościołem. Co robi Kościół dzisiaj? Kościół dzisiaj odkrywa swój wymiar synodalny, który jest z ustanowienia Bożego. Tak jak hierarchia jest z ustanowienia Bożego, tak synodalność w Kościele jest z ustanowienia Bożego. Synodalność oznacza, nie jesteś sam. Jest droga, na której jesteś z innymi. I z innymi dajesz świadectwo o zmartwychwstaniu Jezusa. Jak go nie doświadczasz w tej drodze z innymi, to gdzie go doświadczasz? W czym? To gdzie jest to miejsce? Świadectwo o zmartwychwstaniu. Jak tym świadectwem nie jest nasza wzajemna miłość, nasze wzajemne uznanie siebie, nasze dzielenie się doświadczeniem wiary, gdzie jest to lepsze miejsce? Więc niech was Pan Bóg zachowa od takiej gorliwości, która jest na całego, ale tylko po swojemu. Nie? Ja i tylko ja. No po co mi ten sąsiad? Nie? Przecież zasadniczo wiadomo, że jak trzeba coś zrobić, to ja to zrobię najlepiej. Po co mi ten drugi? Tylko przeszkadza. Tylko przeszkadza. To jest, ten tekst z Dziejów Apostolskich mówi, że kto ma w sobie takiego ducha, to naprawdę się nie nadaje do święceń. Jak nie potrafisz budować wspólnoty i wspólnie dawać świadectwa o zmartwychwstałym Panu, się nie nadajesz do święceń. Nie? Nawet jak je dostałeś. Nawet jak je dostałeś 35 lat temu. Się nie nadajesz. Takie słowo, panowie, serce.
serce, które jest miejscem spotkania z Jezusem, przyjaźni z Jezusem, i serce, które jest narzędziem miłości w relacjach między braćmi, we wspólnocie Kościoła, bo tylko w ten sposób można być świadkiem Jego zmartwychwstania razem z nami. I to jest lek, który Jezus znajduje na wszystkie grzechy i problemy Kościoła, od których zaczynaliśmy to nasze rozważanie. Niech się to słowo stanie. Amen.